7:09. Twój początek dnia. Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Reagujemy na przemoc wobec dzieci. To nazwa waszej nowej kampanii. Czy tej reakcji ze strony społeczeństwa faktycznie brakuje? Niestety muszę powiedzieć, że tak, ponieważ reagowanie jest obarczone wieloma obawami, wieloma stereotypami, które mogą nam towarzyszyć. I nie reagujemy, bo czasami nie wiemy, jak mamy to zrobić. Nie reagujemy, bo nie chcemy wtrącać się czy mieszać w sprawy rodziny. Czasami też przed reakcją powstrzymują nas obawy przed konfrontacją ze sprawcą, albo sami mamy też jakieś swoje doświadczenia, na przykład z dzieciństwa, które mogą używać w danej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, jaką jest bycie świadkiem przemocy wobec dzieci. Dlatego ta kampania ma na celu zachęcać osoby dorosłe do podejmowania działań w sytuacji, kiedy są świadkami lub podejrzewają, że dziecko jest skrzywdzone. Zatem jak powinniśmy reagować? Czego uczy nas ta kampania? Ta kampania uczy nas przede wszystkim, żeby nie być obojętnym. Głównym elementem w ogóle tej kampanii jest właśnie taki miniserial o tytule Nieobojętni w reżyserii Krzysztofa Komandera. Jest to taka integralna część kampanii. Uznaliśmy, że ta serialowa forma, która jest taka dłuższa niż tradycyjne spoty, pozwala nam głębiej zanurzyć się w problematykę przemocy wobec dzieci. Ona nie tylko pokazuje przemoc, ale też przedstawia bardziej złożone sytuacje i też ukazuje takie różnorodne możliwości reakcji na przemoc wobec dzieci. Przede wszystkim, co powinniśmy robić? No nie powinniśmy na pewno odwracać wzroku, kiedy jesteśmy świadkami przemocy. Nie powinniśmy szukać wymówek. Nie powinniśmy też, nie wiem, oczekiwać, że ktoś inny zareaguje, a nie my. Powinniśmy mieć taką gotowość do podjęcia rozmowy, wsparcia, czy też zgłoszenia podejrzeń odpowiednim służbom, jeśli istnieje taka potrzeba. I na przykład w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że dziecko może doświadczać krzywdzenia, na przykład w naszej okolicy, to możemy na przykład zwrócić się po pomoc do szkoły lub przedszkola, do której uczęszcza dziecko. Możemy też w takiej sytuacji zgłosić sprawę na przykład do sądu rodzinnego, występując z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny, w sytuację dziecka. Gdy na przykład mamy takie poczucie, że dziecko jest w niebezpieczeństwie, że może mu zagrażać jakieś niebezpieczeństwo, no to wtedy zawsze starajmy się zawiadomić odpowiednie służby, możemy zawiadomić wtedy policję. Natomiast jeśli jesteśmy świadkami na przykład jakiejś takiej przypadkowej sytuacji w przestrzeni publicznej, na przykład widzimy, że rodzic czy opiekun szarpie dziecko, karci dziecko, no to nie ignorujmy tego. Czasami nawet takie nawiązanie kontaktu wzrokowego może przynieść skutek. My wtedy dajemy taki sygnał rodzicowi czy opiekunowi, że widzimy tę sytuację, ale możemy też zaadresować to, co widzimy, czyli możemy powiedzieć, że widzimy, że dana osoba szarpie dziecko, że my nie zgadzamy się na takie zachowanie, że to jest przemoc, ale możemy też w takiej sytuacji na przykład zaoferować jakąś pomoc, żeby rozładować tę sytuację, żeby tą uwagę przekierować dziecka na siebie. Więc tych możliwości jest bardzo dużo, ale najważniejsze jest to, żebyśmy reagowali, żebyśmy nie zostawali w tych sytuacjach obojętni, tylko po prostu aktywnie podjęli działania. Jaki rodzaj przemocy wobec dzieci jest najczęstszy? Nasza fundacja ostatnio opublikowała raport, to jest diagnoza krzywdzenia dzieci w Polsce. My te badania prowadzimy co 5 lat i według tych badań 1 na 3 dzieci doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony bliskiej osoby dorosłej. Te same badania też pokazują, że 26% dzieci doświadczyło wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8 z kontaktem fizycznym. To, co jest też niepokojące i zwraca naszą uwagę, to wzrost przemocy rówieśniczej. Według tych badań aż 66% dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony swoich kolegów czy koleżanek. Czyli przemoc to nie tylko znaki na ciele.
Przemoc to nie tylko znaki na ciele, przemoc to także właśnie przemoc psychiczna, to także zaniedbanie ze strony opiekunów czy rodziców, to także hejt, cyberprzemoc, czyli z tym, z czym dzieci mierzą się bardzo często teraz w przestrzeni internetowej, więc trzeba być wyczulonym naprawdę na każde znaki, uważnym, no i gotowym do reagowania. 24 godziny na dobę prowadzicie telefon zaufania. Kto najczęściej dzwoni na infolinię, szukając pomocy? Jakie to są przypadki? Ten telefon, czyli 116-111, jest telefonem dla dzieci i młodzieży. Najczęściej dzwonią dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Tematami, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z dziećmi, to jest zdrowie psychiczne. Dzieci bardzo często mówią o tym, że nie mają siły żyć, że czują lęk, że czują niepokój, że się samo okaleczają. Bardzo często mówią też o myślach samobójczych, które im towarzyszą. I są to rozmowy, które zdarzają się bardzo często. Natomiast to, na czym nam bardzo zależy i naprawdę we wszystkich rozmowach mówimy o tym, powtarzamy, no to żeby dzieci też nie myślały, że tylko z takimi trudnymi tematami można do nas zadzwonić, bo nasi konsultanci i konsultantki mają gotowość do rozmowy z dziećmi na każdy temat. Można do nas zadzwonić, żeby opowiedzieć o relacjach z rówieśnikami, o zakochaniu, o zwierzakach, o tym, w co się ubrać na imprezę czy na studniówkę. I takie rozmowy też nas bardzo cieszą, chociaż mamy takie spostrzeżenia, że jeśli dzieci też dzwonią z takimi, wydawałoby się, błahymi tematami, chociaż my absolutnie ich tak nie traktujemy, to one czasami mówią jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie, że te dzieci są bardzo samotne, że one nie mają w swoim otoczeniu bliskich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników, z którymi mogliby się podzielić tymi sprawami, z którymi mogliby porozmawiać, przegadać, i dzwonią do telefonu zaufania, żeby właśnie z naszymi konsultantami o tym porozmawiać. Czy to jest jednocześnie apel do rodziców? To może być apel do rodziców. Apel, który zawiera takie stwierdzenie, żebyśmy byli bardziej uważni na dzieci, żebyśmy bardziej się na nich koncentrowali. Ja rozumiem, że my dorośli jesteśmy dzisiaj bardzo zabiegani. Mamy dużo spraw, mamy swoje też problemy. Natomiast ja mam takie poczucie, że dzieci są dla nas najważniejsze. Dzieci są naszym skarbem i naprawdę bardzo łatwo jest coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, a dzieci czasami, w sumie dzieci często wysyłają sygnały, jeśli coś się niepokojącego dzieje, więc jeśli będziemy uważni i będziemy mieli też taką gotowość do rozmowy z dziećmi, nie tylko wtedy, kiedy mamy czas, tylko wtedy, kiedy dzieci chcą z nami rozmawiać, no to myślę, że tych takich dramatycznych historii, dramatycznych telefonów mogłoby być mniej. Natomiast też chciałam powiedzieć, że jeśli będzie taka sytuacja, że rodzice na przykład nie będą potrafili pomóc swojemu dziecku, to żeby szukali pomocy gdzieś w okolicy, pomocy psychologa, pedagoga, no ale też żeby polecali kontakt chociażby właśnie z telefonem zaufania 116-111, gdzie dyżurują specjaliści, psycholodzy, psycholożki, pedagodzy, którzy są wyspecjalizowani w pomocy telefonicznej, ale też online, bo jako fundacja, jako 116-111 prowadzimy też kanał czatowy, odpowiadamy na wiadomości, więc jeśli rodzice będą czuli, że nie są w stanie w jakiś sposób sprostać oczekiwaniom dzieci, no to żeby też nie zostawiali dzieciaków samych, tylko żeby pomogli im znaleźć pomoc gdzieś indziej. Pani rzecznik, a jakie sygnały wysyła dziecko, które potrzebuje pomocy, które chce w jakiś sposób przekazać i powiedzieć: tak, coś się ze mną dzieje, potrzebuję wsparcia? Myślę, że w ogóle każda zmiana zachowania dziecka powinna zwrócić naszą uwagę. I to często powtarzają właśnie specjaliści, którzy pracują z dziećmi. Czyli na przykład, jeśli nasz syn jest osobą spokojną, na przykład spokojną, lubi rozmawiać i nagle zamyka się w sobie, jest agresywny, buntowniczy, zamyka się w pokoju, no to już powinna nam się zaświecić czerwona lampka. I też odwrotnie, jeśli na przykład ktoś jest bardzo energiczny,
lubi spotykać się z przyjaciółmi, wszędzie było go pełno i nagle zamyka się w pokoju i nie chce rozmawiać, no to wtedy no, też warto zapytać, co się dzieje, jak możemy pomóc i czego dziecko potrzebuje. Czyli każda zmiana zachowania powinna dla nas być takim momentem zatrzymania, zaciekawienia i takiej gotowości do rozmowy z dzieckiem. Pani Moniko, i ostatnie już pytanie, bo spoglądam na zegarek. Gdzie możemy zobaczyć szczegóły tej nowej kampanii Reaguj na przemoc wobec dzieci? Zapraszam Państwa na stronę reaguj.fdds.pl. Tam na tej stronie jest do obejrzenia 3-odcinkowy serial, który, tak jak mówiłam, powstał w ramach kampanii. Tam też znajdziecie Państwo taki kurs e-learningowy o skutecznym reagowaniu na przemoc, ale także bardzo dużo różnych materiałów dotyczących tego, jak reagować, niezbędnych dokumentów, wzorów pism do pobrania. Są też różnego rodzaju materiały graficzne. Więc zapraszam na stronę reaguj.fdds.pl. Zachęcam też do śledzenia naszej fundacji w social media, gdzie na bieżąco publikujemy materiały dotyczące różnych naszych działań. No i też zachęcam do tego, żeby oczywiście nie być obojętnym i reagować na przemoc wobec dzieci. Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę była naszym gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.